Witajcie w ten kolejny poranek. My podnieśliśmy się już jesteśmy po wschodzie słońca, który zobaczycie pewnie albo przed tym, co teraz mówiłem, albo zaraz po tym, w lekko przyspieszonej wersji. Idziemy na śniadanie z naszej chaty w dżungli się już wytaszczyliśmy. Jesteśmy w bluzach pewnie, jak widzicie. I choć już słońce wyszło i robi się ciepło, to te pierwsze momenty, gdy dzień wstawał, były naprawdę chłodne, mimo że było około 25 stopni. Ale dobra, witajcie w ten kolejny poranek. Tradycyjnie, jak zawsze, prośba o subskrypcję, prośba o lajka, prośba o ślad węglowy w postaci komentarza i tyle. My idziemy śniadanie zjeść i będziemy czekali, aż przyjedzie dzisiaj do nas Michał i zaplanujemy jakoś ten dzień. Paprikanos. Life is a journey. Podrampowa zasłaniają i gaz, nie? Na tej samej zasadzie. Ty masz dlatego palce jakieś wolne na komórku, bo jak masz, trzymasz tylko właśnie ręce na gazie, na manetce, to ona się automatycznie ucieka do tyłu. Jak trzymasz palce, teraz możesz spróbować, bo odruch jest taki, że nie zaciskać przepustnika i nie dodajesz automatycznie gazu. Dlaczego te palce? Tak ważne jest to, i to mi tłumaczyli motocykliści zapragnieni, żeby zawsze mieć jakieś palce tu, bo wtedy w sytuacji podbramkowej odruch jest taki, że to ci się ściska. A jak nie masz tych palców, to często jest tak, nie? No. Trzymasz się kierownicy i de facto musisz dać gaz. No, przejedź się po okolicy. Czyli zaczniemy od tego, że ci go wyłączę. Dam nóżkę. Zamykasz obwód, odpalasz i na spokojnie. To jest to jeszcze. Tak, nóżka, dwa hamulce, zamykamy obwód, inicjator. Dobra, puszczasz. I zawsze jakieś dwa palce na hamulce, nie? No i lecisz do przodu. Nie za mocno, powolutku. Nie mam rzeczy. Dobrze, że jesteście we dwójkę, to przynajmniej... Jesteśmy ubezpieczeni dobrze. Będzie mniej zrywny ten motor. No. Bo jednak jak dwie osoby dociążą, ten. Ja też się będę cisnął na szybko, żeby było bezpiecznie, nie? Nie, no garnie, tylko wiesz, pierwszy raz na motorze się w ogóle, więc... W życiu! W życiu! Bardaku. Wejdziemy sobie od skrajnej strony. To jest ta biedniejsza część bazaru. Lokalne plemiona typu Tonpun, albo Kryn, albo Prau, Kawet, które tu mieszkają, mają takie tradycyjne plecione kosze i oni żyją często na granicy gospodarki zbieracko-łowieckiej do prawopieniężnej, więc po prostu zbierają różne rzeczy, a potem próbują to sprzedać. Albo pani z ogródka, coś takiego. Dobrze. Tu można normalnie fotki robić, nie? O, to już powiedz Edycie. Edyta ma tu następny. Masz strajfona czy normalny telefon? No. Strajfona? No. O, to masz dobry aparat. To rób zdjęcie, koniecznie. No spokojnie, nie? Tu mamy ten, mamy czas. Każda cena oczywiście podlega negocjacji, ale jako białas jesteś wystawiony na to, że zapłacisz więcej. Patrz, pani z fajką. No. To też lokalne plemię. Nie, bo jak Edyta dałeś pozwolenie na robienie zdjęć, to to jest niebezpieczne w przypadku mojej żony. Dobrze, dobrze. Długo jesteście razem? O, 20 lat?
Tacy starzy jesteście? No. Naprawdę? Kurwa. Ludzie tyle nie żyją. No. Ani kurwa, zobaczysz, puszka ta głowa. Puszka to nie śmieć, to jest pieniądz. Puszkę możesz wszędzie wrzucić. Plastików nie wyrzucaj, ale puszkę wszędzie. Ale to wiesz co, to w Niemczech też jest pieniądz. A, no tak, to ten pfand. U Niemców jest pfand. A mieszkałeś tam? No mieszkamy w Niemczech. No to grube doświadczenie życiowe. Przejdziemy teraz przez taki dział bardziej ogólny z ubraniami. A skończymy na mięsnym. W jednym miejscu pani nawet sprzedaje dziczyzny typu jaszczurki, jelenie i tym podobne. Jest też jeden sklep obok, gdzie jest psina. 25 zł za kilogram. A podobno jest zabronione jedzenie psiny tutaj. Ale to pytanie, ale o którym kraju? O Kambodży. Tak? Nie słyszałem. Coś wiesz? Mój pies by mi nie wybaczył, wiesz? Nie, psina generalnie jest taka mdła, nie jest dobra. Raz jadłem spaszczą psinę, to byłem pewien, że ktoś tego psa komuś ukradł i zajebał. Nie, to było pewne, no bo jak pies dobrze smakuje, to musi być dobrze odżywiony. A w takim kraju jak Kambodża pies jest jak kura, czyli źle to, co popadnie. Mhm. Jak psa przejedziesz, to nie płacisz. Jak kurę przejedziesz, to płacisz. Aha. Mhm. Obrączka kosztuje $50. Tutaj, taka złota naprawdę kończy. Nie, ale... Ale... No, jakieś tam takie gadki kiedyś jeszcze wprowadzałem, że jakaś tam rodzina z komercji, nie? Ty, ale tutaj prawdą jest, że kobieta jest niejako funduszem emerytalnym dla rodziny, tak? Znaczy to jest europocentryczne myślenie. Bardziej chodzi o to, że często jacyś baranie łby piszą rzeczy, kupiłem sobie żonę albo coś, kupujesz sobie żony, płacisz za wesele. Oczywiście mówię o Kambodży, tak? Nie będę się odwoływał do krajów, w których nie mieszkałem. Chodzi o to, że kiedyś było tak, że ten posag był od strony dziewczyny. Natomiast w czasach Pol Pota wyrąbano tylu facetów i tak się demografia fluktuowała, że król Sihanouk podobno to odwrócił. Mi to jakoś powiedziała kobieta, ja tego nie zdążyłem zweryfikować przez taki czas, no ale skądś to musiała wiedzieć. I teraz się jest tak, że to ty płacisz za wesele. Ale jak masz dziewczynę, która jest wykształcona, jest mądra, no to po prostu nie zapłacisz, nie wiem, 5-6 koła, tylko zapłacisz 10. Bo ona gada po angielsku, bo ma studia, bo to, bo tamto. Mhm. Byłem kiedyś na weselu, gdzie szefowa tartaku największego bratana Kiri hajtała swoje dziecko z dzieckiem z szefa Sądu Najwyższego. Tam jest taka wielka sala wesela za tym targiem. 5000 osób było, w tym dwóch białych, dwóch Polaków. Ja i tutaj mój serdeczny przyjaciel. I impreza była taka, witał nas generał, gubernator nas witali. No wiesz, tutaj jest mało białych. Może 5, to żyje 10, w tym dwóch Polaków. Patrz, będziesz jechał do Siem Reap, będziesz zwiedzał świątynię Angkor Wat, świątynię Bajon, czyli Angkor Thom, tam gdzie jest ostatnia stolica Khmerów, która upadła w roku 1432. Musisz wiedzieć, że pod koło w roku bodajże w 1177 Khmerzy dokonali rajdu na państwo Chamów w odwecie, ponieważ Chamowie napadli na nich, więc oni napadli na Chamów. Champa to było państwo, które istniało w całym Wietnamie, ale zostało na początku przez Khmerów rozbite, a potem skolonizowane przez Wietnam, wtedy północny Wietnam, przez państwo Dan Viet, czyli tych z Doliny Rzeki Czerwonej. No i potem ci Wietnamczycy kolonizowali południe, aż po Saigon, który historycznie był khmerski. Po Champie nic nie zostało poza świątyniami i pogromili tą lud narodową, jaką są Chamowie, głównie muzułmanie. Dlatego na targach w Kambodży powszechnie spotkasz Chamów, którzy sprzedają wołowinę. Czyli rozumiem, że to jest ta pani, która... Tak, to jest Chamka. Ona gada po chamsku i po khmersku. Aha. I jak wejdziesz w Angkor Thom, to świątynia Bajon, czyli ta taka mała świątynia w środku miasta, poświęcona jest zwycięstwu nad Chamami. A tu ci polecam najlepszy pieprz. Bo w Kampocie jest dobry pieprz, ale on jest przereklamowany, nie? Znaczy akurat do Kampotu się nie wybieramy.
A tutaj jest normalny pieprz, który jest tani i jest zajebistej jakości z prowincji, bo ten z Kampotu jest dobry, ale jest po prostu, wiesz, nadmuchany marketingowo, nie? To dawaj, pokaż, gdzie jest. A w pokoju ci kawa? Nasza? Nie. Hotelowa? Za mocna? Znaczy jest takim posmakiem czekoladowym. Ale ona nie jest z czekoladą, ona po prostu taki ma smak. Tak? Natomiast pieprz rekomenduję wziąć sobie tutaj do Polski na pamięć. No dobra. A ile chce się? Ile jak pakowane ma? Pół kilo. Pół kilo, no to weźmiemy pół kilo. Pół kilo weźmiemy, no. Okej, lap kilo. Ludzie mają tutaj mieszany stosunek do naszej kawy, bo pieprz jest super, natomiast dla niektórych jest albo za mocna, albo zbyt czekoladowa, no nie jest słodzona. Ona po prostu taka jest, ta kawa czekoladowa. Więc ja to rozumiem, bo na Madagaskarze trzymają super warunki podrobienia kawy, a mają blurę. No, więc z punktu widzenia, wiesz... Ale to wynika z zaparzania? Robienia... Zaparzanie też ma duży wpływ na to, jak się to robi, no. Bo my na przykład jak byliśmy w Meksyku, to też wszędzie piliśmy ta kawę, zamerykanizowana kawa, nie? Taka, że więcej wody w tym było niż kawy. Ale w miejscu, gdzie mogliśmy sobie sami tą kawę zaparzyć, już ją zaparzyliśmy i smakowała normalnie jak nasza europejska. Ja sobie przypomniałem, że ja obiecałem, że chyba matce kupię ten do kawy zaparzarkę. Black kilo? Okej, okay, woman? Mój man. Poczekaj, może trzy jeszcze wyjdzie. Nie, bo nie mam nic. Nie. No dobra. 12,5 złotego. Nie trzeba dużo kupować, ale naprawdę. Ja też to kupuję, będę brał do Polski, żeby sam gotować. O, patrz, to jest czamka. Mareczan? To jest pieprz, który nie jest dojrzały w tym rozumieniu. Nie jest przesuszony i nie jest przygotowany do... A pon mam kilo? Joman? Weź jeszcze złotych za kilogram. No to weź sobie mniej. To pół kilo, nie? Pół kilo, myślę. Okej, okay, a lat kilo? Lat kilo? Lat kilo. My musimy go dosuszyć jeszcze? Nie. Promroj gram. Nie. Lat kilo. Nie, jego się używa do gotowania do potraw na gorąco, nie do przyprawienia. Teraz mogliśmy sobie spróbować, nie? Tak, a to bez problemu możemy sobie spróbować. Jest jeszcze inny pieprz. Pieprz w odcie, który jest jakby lekko skiszony. To jest zajebiste, jest drogi. Nie jest taki mocno. Nie. Nie. 10 zł. O nie, teraz poczułam. Oni takie związują? Tak, żeby nie uciekały, żeby też siebie nie szczypały. Ty patrz, dostajesz z powrotem. Misza ratuje świat. Tak, to jest parasol. Na końcu jest taka pani, która sprzedaje dziczyznę. Tam myślą jaszczury, węże ściągane z dżungli. Wiesz, oni zapolują, potem to spływa tratwami, ale generalnie nie pokażesz tego, bo tego nie wolno robić, nie? Wszyscy o tym wiedzą, ale nie filmujemy tego, bo po co? Pani to zawsze schowa ten, pod gazetą. Wiesz jak to jest, szedł sobie jeleń, coś mu głowę strzeliło, nie? Dachówka mu spadła na głowę. No. Śmiechów z ciebie. Zaraz jeszcze mi zacznie pokazywać zdjęcia córek na wydaniu. Aha. To się dzieje tak regularnie tutaj. No. To wydaje mi się, że rynek jest wstępnie zaliczony. Tu jest moja ulubiona pani od kur. I żebyś wiedział, jak się zaopatruje hotel w takich miejscach, masz sprawdzonego dostawcę, jedziesz rano po składniki na zapas, ładujesz je do lodówki, czyli coś takiego, to jeżeli w ogóle tutaj leży, to leży tutaj tylko chwilę. Zanim trafia do takiego normalnego hotelu na poziomie europejskim, nie? Jak ten, w którym się śpisz. Więc generalnie po południu się tu nie kupuje, kupuje się świeżą dostawę, zawsze się zamawia. Więc jest trzymany bardzo wysoki standard higieniczny, nie? Ale to, wiesz, to wygląda tak, jak wygląda, ale uwierz mi, to mięso jest naprawdę dobre. Kura jest gęsta, nie jest taka wodnista, nie roz...
obwala się, to samo może powiedzieć o wołowinie i świnie. To mięso jest dużo gęstsze w porównaniu z tym, co mamy w Europie. Salon piękności. Panie się robią na bóstwo. Popularne zabiegi, czyli właśnie paznokcie, prostowanie włosów, odwilianie włosów. To jest tutaj. A powiedz mi, bo w wielu domach, czy nawet przy wielu szkołach są te takie trzy obrazy tradycyjne. Król Sihanouk jest nieżyjący od 12 lat. I ten książę, tak? Jest jego żona i jest obecny król Sihamoni, który gada po czesku, angielsku i po kmersku. Studiował w Pradze. Znany jest też z tego, że jest homoseksualistą. Aha. No taki ciekawostka. To był taki biznes, już go nie ma, pewnie gdzieś się przeniósł obok. Pani, jak masz kokosa, którego sobie zamówiłeś, wypiłeś albo coś, oni osobno mają, zbierają wodę kokosową, osobno skrobią wnętrze i mają taką maszynkę, że ta maszynka wyciska to i z jednej strony ci wylatują wyry kokosowe, świeże, a z drugiej mleczko kokosowe. I to wszystko masz, wiesz, tak, dostępne. Nie ma odpadów. Kokos jak wyschnie, to ma strukturę podobną do papieru, do trawy, więc pali się jak papier, jak trawę, jak dobrze wyschnie. Czekaj. Dobra, sobie też zamówić świnę cukrową. Maszynka do trzciny cukrowej, coś genialnego. Na kaca, kokos albo trzcina cukrowa. Okej. Złote. Mocno słodkie to jest? Co? Słodkie, nie? Zaraz spróbujesz. Ty korzystasz z usterek w ogóle? Nie. Przełamać słodycz lekką kwasowością, nie? Tak widzisz, trzcina cukrowa to ma być prawie też i sprawa. Rośnie jak trawa, nie? Która ma jak trawa. Tak samo jak bambus, tak samo jak banan. To jeszcze ci pokażę, jak będziemy na farmie. Tutaj pogrzeb się dzieje, widzisz? Jest biało, czyli duchy. Są takie duchy wiszące. Tak. Wielu cywilizacja, to jest najwyższy szczyt w górze nad miastem. Tutaj wykupuje się różne bogate działki, pod grobowce rodzinne na przykład. No i generalnie kremowanie, które jest elementem tej tradycji, też jest
dla bogatych raczej. Mi mówili, że tak jedna piąta się kremuje, reszta to po prostu do piachu. Bo to jednak sporo kosztuje. Impreza zawsze jest droga. Wesele kosztuje 4-5 tysięcy dolarów. Pogrzeb no trochę mniej. Ale trzeba zainwestować też w mnicha, ponieważ jakość tego pogrzebu, jakość modlitw, tego wszystko, co się odbędzie tam, ma wpływ na to, jaka będzie kolejna karnacja. Ponieważ tutaj dominuje buddyzm, terawady i oni w to wszystko wierzą. Jest to też o tyle ciekawe, że nawet Pol Pot, który był komunistą i raczej osobistym wrogiem Pana Boga, wierzył w to, że należy stworzyć nowego człowieka poprzez jego odrodzenie, ale tutaj, na ziemi, poprzez pracę, czyli nawet najwięksi komuniści wrogowie Boga też mieli takie pomysły, żeby stworzyć, nie wiem, jak Hitler, tysiącletnią Rzeszę, jak Lenin, nowego człowieka, wielkie idee, nowy kraj, tak, że wchodzili w miejsce Boga, tworząc nową religię, jak chociaż by się tego nie wypierali, de facto tworzyli nową religię. A za chwilę pojedziemy w takie miejsce, gdzie już mieszkają biedni ludzie i gdzie chowa się ludzi zupełnie inaczej. Ale najpierw Budda. Jest trochę ograniczona widoczność, bo w czasie pory suchej się dużo pali liści i innych śmieci w ramach działania przeciwpożarowego. Tam normalnie widać dużo więcej. Wiraczej, największa żungla w Indochinach, tam się kryły oddziały Czerwonych Kmerów. Notabene Ratanakiri było pierwszą prowincją panowaną przez Pol Pota i Czerwonych Kmerów. Ale tutaj też Pol Pot tak jakby startował stąd, nie? I tu się chował na początku. Tak, tak. Baza numer 100. Właśnie dnia tam gdzieś się znajdowała. Ona jest nie do odnalezienia, bo jeszcze wtedy budowano z bambusa, z drewna. Blacha to już dawno przerdzewiała. Już tam zostały jakieś łyżki czy garki, też już dawno przerdzewiały, więc baza numer 100 jest dzisiaj nie do odnalezienia. Zakopuje. Jest kilka. Bogatych się pali. Biedny się zakopuje. Ja początku się kleja na ich zrobię, a potem się będzie to miło. Jeszcze mi normalnie nie chodzi w takie miejsca w tej kulturze, nie? To podczas. Wybiera się na tamten świat. Czyli my tak na dobrą sprawę już łazimy po cmentarzu, czy dopiero idziemy na cmentarz? Aha. Na jej pogrzebie byliśmy. Widać, że jakaś działaczka, urzędniczka lokalna, charakterystyczna, wiesz, zdjęcie, tło i charakterystyczny kołnierzyk. Aha. Tam są takie starsze groby, biedniejsze dużo groby. Wszystko jest zarośnięte, no bo wiesz. Duchy to jest prosta rzecz, bo generalnie ludzie tutaj przechodzą tą inkarnację, tak? Ale w wielu cywilizacjach masz coś takiego, że jest taki moment zawieszenia, że coś jest nie tak, nie wiem. Katolicy wierzą w czyściec, prawda? Jakieś tam demony, nie demony. Wierzą w to też muzułmanie, wierzą w to buddyści, że człowiek się mógł zawiesić. Coś się stało, coś jest niedopięte, niedokończone. Dlatego koncepcja duchów jest tak powszechna w wielu kulturach, cywilizacjach, ponieważ jest to wyjaśnienie pewnych zjawisk, których nie potrafimy opisać, nie? Czyli to nie jest oczywiste, że każdy przejdzie ten proces inkarnacji. Dlatego też czasami w niektórych krajach, jak są trudne sytuacje jakieś tam medyczne, to już się ludziom nie pomaga, niech sobie umrą i tak się za parę dni odrodzą. No. Tak to wygląda tutaj. Witajcie! I przyszedł ten moment, kiedy skończymy ten odcinek. Tego materiału mamy naprawdę dużo. Jak widzicie, my nie jesteśmy już ani w dżungli, ani w miejskiej dżungli. Jesteśmy na wyspie Korong,
ładujemy akumulatory. Jesteśmy tak spaleni, że ja się musiałem ubrać w długi rękaw i w komin, żeby zabezpieczyć jakoś skórę. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Będzie w nich również Michał. Michał jest podróżnikiem, podróżuje od lat. Mieszka na stałe w Kambodży. Natomiast to jest jego takie miejsce wypadowe, skąd podróżuje i penetruje świat, tak? Cały czas gdzieś tam go eksploruje. Cóż, więcej mogę Wam powiedzieć. Jeżeli chcecie być na bieżąco, to subskrybujcie kanał, wciśnijcie ten dzwoneczek obok przycisku subskrypcja, żeby być na bieżąco ze wszystkim. Dajcie lajka, napiszcie jakiś komentarz, czyli zostawcie ślad węglowy. I widzimy się w kolejnych filmach, a uwierzcie mi, że jest co oglądać. Czuliśmy się trochę tutaj jak Indiana Jones, a i przewodników i hostów mieliśmy niesamowitych, więc widzimy się w kolejnych filmach. Hej!